Ja się nazywam Leszek Nowotarski i dzisiaj dostałem arystokrację, przynajmniej tą cenową, czyli ustnik do saksofonu tenorowego, model Rafael Navarro Bachia AR 7 dwie gwiazdki. Jeżeli jesteście ciekawi, jak brzmi i jakie są moje wrażenia na temat tego ustnika, to ja zapraszam na najnowszy odcinek z cyklu Gear Test Flash. Jak już nadmieniłem we wstępie, dzisiejszy ustnik to jest Rafael Navarro, model Bachia AR. Wielkość tego ustnika, jakie dostałem do testów, jest to 7 dwie gwiazdki, także odchylenie dość duże. Pierwsza sprawa, prawdopodobnie najmniej ważna z całego dzisiejszego testu, to jest wygląd zewnętrzny. Jak widzicie, ustnik metalowy, metal dość lśniący, dużo zdobień, są takie ładne tutaj wgłębienia, ładne szlify, zarówno te poziome wzdłuż ustnika, jak i tutaj na szyjce, czyli na tym, co łączy się z saksofonem, również, jak widać, jest dużo zdobień. Z obu stron mamy dokładnie takie same szlify. Teraz zobaczmy, jak wygląda wewnątrz ustnik. Ustnik jest dość otwarty, schodek jest dość mocno ścięty, natomiast jest płynny. Nie ma tak jak w mojej guardali, nie jest pionowy, natomiast tutaj schodek jest bardziej płynny. Jak chodzi jeszcze o porównanie dwóch tych ustników, to ustnik Bachia jest nieco krótszy, a teraz już chyba to, co wszystkich najbardziej interesuje, czyli postaram się zrobić testy nagrania na tym ustniku i zobaczymy, czy pobije moją wysłużoną już przez wiele lat guardalę, ponieważ ustnik ten jest właśnie tak reklamowany, że jest mocne, jasne brzmienie, które nadaje się idealnie do jazzu, do R&B. Zatem teraz testy już w praktyce.
Moje podsumowanie tego ustnika, no jak słyszycie, ustnik ma potężną moc. Starałem się zagrać trzy w miarę różne gatunki muzyki, trochę jazzu, trochę szybkiego latin oraz balladę jazzową. I jak słyszycie, we wszystkich tych trzech gatunkach ustnik zachowuje swoje brzmienie, swoje mięsiste, mocne brzmienie. Gram tu dzisiaj na strojkę, który się nazywa Amati, także wydawałoby się, że strojk bardzo niskiej jakości, natomiast nawet z tym strojkiem ustnik ten brzmi bardzo dobrze. Także jeżeli poszukujecie brzmienia mięsistego, jasnego, takiego idealnie nadającego się do tak zwanego, jak to mówią teraz, contemporary jazz, ale również do funku, do soulu, do smooth jazzu, to ten ustnik jest idealny. Zdecydowanie uważam, może konkurować właśnie z moją Guardalą, na której gram na co dzień. Cenowo ten ustnik jest porównywalny do Guardali. Z tego co zauważyłem, to cena jest w miarę podobna. Zależy też od modelu Guardali, czy jest złocony, czy nie. Natomiast to zdecydowanie są dwa ustniki, które mogą w zupełności ze sobą konkurować. I jeżeli właśnie ktoś poszukuje takiego mocnego breakerowskiego brzmienia, to ja gorąco polecam ten ustnik. A ustnik się nazywa, jeszcze raz przypomnę, Rafael Navarro Bachia AR. A ja nazywam się Leszek Nowotarski, prowadzę kanał Leno Music na YouTubie. Jeżeli tu trafiliście, to już znacie prawdopodobnie moją twórczość. Co znajdziecie u mnie na kanale? No właśnie, testy sprzętu, znajdziecie lekcje na saksofonie, znajdziecie dużo materiałów nutowych, publikuję własne etiudy, tak zwane leaky, bądź to jazzowe, bądź ostatnio te smooth. Również zapraszam od czasu do czasu na live streamy, na których tłumaczę właśnie, jak grać na saksofonie. Zapraszam do mnie do kontaktu. Jestem też nauczycielem saksofonu, także jeżeli chcecie się nauczyć na saksofonie bądź od zera, bądź podszlifować trochę teorię, naukę improwizacji i harmonię jazzową, to ja zapraszam do mnie na lekcję tutaj do Krakowa, bądź na Skype'ie, a my się już dzisiaj żegnamy. Leszek Nowotarski i do zobaczenia następnym razem.